Niech wszystko kolor tęczy ma. Niech wszystko tak, jak ty byś chciał. Jest w życiu czerni ból. No Mercy Project to zespół, którego muzykę mieli Państwo okazję słyszeć na kilku koncertach estradowych, w kanadyjskich klubach oraz w polonijnej Jazz Cafe. Pomysłodawcą i założycielem zespołu jest Janusz Dzida. Zrodził się pomysł, żeby po prostu zrobić coś takiego, taką piwnicę, takie małe studio z piwnicą, gdzie można było przyjść, zagrać. Było gdzieś 6-7 lat temu, 6,5 roku temu. Wstąpiłem do zespołu jako gitarzysta basowy, bo taka była potrzeba. No i zaczęliśmy pracować już wspólnie. W zasadzie od tego czasu to zmienił się tylko perkusista. With the band it's I don't know, I walk down here and it's something totally different, or when we're playing a concert or something like that, it's a whole different part of my life. But what I enjoy mostly is the friendship with these guys. I mean, we're a band as well, but we also become pretty good friends. No Mercy Project stanowią muzycy, których przyciągnęła do siebie wspólna pasja, czyli zamiłowanie do bluesa i jazzu, dających im możliwość improwizacji i ekspresji muzycznej. Większość utworów to jest kompozycji Janusza. On napisał teksty do tego i muzykę podstawą, taką po prostu strukturę harmoniczną. Później to przerabiamy. Mierzamy właśnie w kierunku grania jazzu raczej. Blues zawsze zostaje ciepłym, fajnym graniem, dlatego zostajemy przy bluesie, dlatego że tego nie można wyrzucać, bo najlepsi grają bluesa zawsze. Od prostego bluesa do zwariowanego jazzu, fusion, gdzie improwizacja odgrywa największą rolę, że po prostu każdy z nas chce się wyżyć muzycznie, czyli improwizuje i powraca się do jakiegoś tematu muzycznego. Na tym w sumie jazz polega. With this music it's much more focused. It's there's interaction between the four players. It's it requires I hate to sound a little pretentious here, but almost intellectual thought. You know, there's a lot of complexity to the music. It tends to join in certain parts of the song rhythmically and in a group concept, and then it expands into solos, which are more or less free and are unlimited. And then eventually we find ourselves coming back to more of a structure. So it's fluid. It's constantly changing, constantly moving. Gramy głównie własne kompozycje, także. To jest trochę w pewien sposób pobudza naszą wyobraźnię do tego wszystkiego i po prostu jesteśmy. Mamy okazję robić coś, czego w życiu jeszcze wcześniej nie robiliśmy. Grupa ta nigdy nie była komercyjna. Powstała i istnieje jako spełnienie muzyków. Może właśnie dlatego w ciągu kilku lat wspólnego doskonalenia warsztatu dorobiła się znacznego repertuaru o wysokim poziomie muzycznym. To granie jest dla nas rzeczywiście, my zapominamy o problemach. Nawet jak są największe problemy, po prostu w tym momencie nie istnieją, nie ma ich. To jest jakbyśmy weszli do magicznego pomieszczenia i zostawiamy za sobą wszystko, co jest niewygodne, niemiłe i zaczyna się fajne. Ta muzyka znaczy dla nas tyle, że jest to odskocznia. Po tygodniu pracy każdy z nas pracuje z odskocznią. Każdy jest inny, inni lubią oglądać hokej, inni lubią iść na spacer, inni lubią spędzać na pikniku polskim. A my lubimy grać jazz. Tak jak teatr wymaga widza, tak muzyka żywego słuchacza. Nic nie przynosi większej satysfakcji niż bezpośredni kontakt muzyków z publicznością. When you're out there in front of an audience, it has to be to a certain level, so it's different in that sense. Although I find each time I play with this band, there's a lot of flexibility within this band. The songs are never played the same twice. But it's certainly the inspiration of having the audience out there and having the big sound of all the monitors and the PA system. It drives you, it elevates the music to another level. Dla publiczności jest to coś wspaniałego, jest to rozwiązanie duszy. Człowiek, jeżeli widzi, że ktoś reaguje na to, co ty robisz na instrumencie, czy wokalnie, czy na gitarze, czy na klawiszach, czy na perkusji, jeżeli jest oddźwięk z drugiej strony, to emocja twoja pozwala ci się rozwiązać i na to następuje coś takiego, ja tego nie umiem określić, następuje coś takiego, że chce się grać, chce się żyć.